Siemaneczko widzowie, ja jestem Gacert i dziś jesteśmy na serii Połowianin. Ja wezmę ze sobą nowy sprzęcik. Kurde. Tuż troszkę będzie trzeba, już widzicie, obciążnik będzie trzeba dokupić. Dobra, na razie wam go pokażę. Czekajcie. Patrzcie, talerzówka. Nie wiem, ale taką talerzówkę kupiłem za 10 koła. Mój kultywator sprzedałem za 4. No. Do Ursusa idealnie. Tutaj, jak już widzicie, budowa ruszyła. Silosu nie ma. Dostałem tam chyba niecały 1000 tego jęczmienia. Tutaj wszystko już jest. Widzowie, za 60 koła go sprzedałem. Także jestem zdziwiony. Bo po tyle chodziłem. Dobra. Ale my lecimy teraz, widzowie. Tu kolega mi podpiął widły do drewna. A my lecimy teraz po drewno. Czekajcie. O. Lecimy po drewno tam do budowy. To będzie trochę drewniane, trochę nie. Teraz, żebym nie przejechał, kurczę. Blaszka. A, tutaj. Już mi tam naszykowali drewno. Tutaj jest ogólnie, widzowie, tartak. Taki mały. O, jest. 12 chyba kłód. Więcej nie brałem na razie. Najwyżej się później dokupi. Czekajta. Czekajta, bo tu się tu. A. O, jest. To chyba, widzowie, se tak nie poładujemy. Bo patrzcie, no. Nie da się za Chiny rozłożyć. Widzowie, dziękuję wam, że wbiliście 20 subów. Jutro będzie live. Prawdopodobnie. Widzowie, musimy tak to ładować. Bo inaczej się nie da. Bo jakoś się to rozkładało.
ale trudno, poradzimy sobie bez. Kurde. Wam powiem, tak na styk te drewno. Pięciometrowe kłody. No cóż, no takie potrzebowali na budowę. Nie wiem, czy oni z tego jakieś deski potną, o takie jak tu są. Ja tam nie wiem, aby mam przywieźć. Miał, jakbym mógł, mi kazali. To mówię, no dobra, no to przywiozę. Brawizowe z innym sposobem to po prostu. Po prostu troszkę innym sposobem. Ale ciężkie. Ops. Zapniemy sobie od razu. Jeszcze za te drzewa to nie wiem ile to będzie. Z 4000 może. Dziś miał być inny temat odcinka, ale no cóż. Trzeba zrobić rzeczy ważne i ważniejsze. To im po prostu tam podwiozę, bo tam nie wiem, czy oni chcą to już rozładowywać, czy sobie będą z przyczepy, tak? Że my wiedzowie już mamy zaraz robotę zakończoną. I pojedziemy wam pęże kosić chyba. Ostatni kawałek. Pęże trzeba zrobić tego tura, muszę se kupić i nie wiem, może nowy ciągnik kupię. 30 sprzedam, może jaka. Widzowie, mam widzowie pomysł na jeden ciągnik. Jeśli będą pieniądze, to będzie. Nie, ten garaż to chyba z 30 koła mnie wyjdzie. Czy najwyżej mały kredyt weźmie. Nie zdradzę wam widzowie, ale mogę powiedzieć, że może to być Ursus. W następnym odcinku pojedziemy może jeszcze oglądać. Dobra, tu im to na razie postawię. Dobra.
Wiecie co, widzowie, może pojedziemy ten ogór stależować. Nowy nabytek od razu wypróbujemy. Powiem, że mi się podoba. Napiszcie w komentarzach hashtag nabytek, to wam sypnę serduszko. No, jakoś to tam robi. Tak trzeba zawsze zaoroć. O, patrz, ta tu teraz wszystko, bo było pewnie jakaś ziemia bardziej. Raz gorzej, raz mniej. Należy, czy jest twardsza ziemia. O, tu teraz twarda znowu bardziej. Albo też te się przyrosły. O, patrz, ta teraz jak ładnie robiło. O, tu patrzcie. Tu teraz ładnie. O. Gdzie co, widzowie? Podtalerzujemy sobie. O. Patrz tak. Cyk. Tu se widzimy. I ładnie. Jeszcze porobimy. No i na maksa. Ale tu wjechałem. Kurde. Dobra, to ostatni. Powiem, 10 tysięcy za taką talerzówkę to jest dobra cena. Dobra, zrobione. Może im jeszcze tam spulchnie glebę do kopania. Wejdźcie, dobra. O, wam tak powiem, kurde. No, to będzie na równo to jak z wiatrem. Z
spulchnie im tutaj. A to się im będzie robiło później. Kurczę, panie. Dobra. Do widzowie pojedziemy te ostatnie pole wymucić. Dobra, ogień. Dobra, palimy bizona. Och, ten dźwięk. Chodzi. Ładnie idzie. O, to widzowie, jakbym wziął ten mały tu zagajnik dzierżawego, może kupił, to by było fajnie. A późno, czekajcie, zerknę, aby która minutka. No, całego może nie wymucimy. To już 19 prawie. Albo wymucimy. Ładnie idzie. Tu widzę skrócona instrukcja obsługi silnika.
mam planże w jeden zbiornik. Może wejdzie? No to jest małe pole. Ile? Powinno wejść. A w odcinek też powinno wejść. No i bizon już będzie mógł... Co to, kogut? Chodzi. Mam pewien, że chyba tak na styk. Albo i nie wejdzie. 92. 3. Będę taki kawałek wam powiem, że... I o! Ile do zbiornika wchodzi? Prawie 3 tony? To nie jest źle. Nie wejdzie. Tego widzowie płotu, co widzicie? Przy drożce polnej tego nie będzie. Zadzwoniłem z pytaniem się, mogę go wyburzyć. Dobra. I cyk. Dobra, koniec. Że te drewno to się nawet na sprzedaż nie nadadzą, to no, gdzieś tam wywalę. O, pod wylewkę dam. Dobra, cyk. Wam tak powiem, bra, kurde, o, dobra. Lecimy pociągnik. Ile tu tego dało? Prawie 3 tony.
Jestem zadowolony. Tak na takie małe pole. To jest gitłowa. Tu teraz więcej będzie. Za niedługo widzowie będą siewy też. W sumie mogę tą żmijkę już złożyć. Dobra. Dobra. Na razie, widzowie.